pewną powiatu pruszkowskiego w ubiegłej kadencji. Bardzo starałam się, żeby nie była wydana opinia komunikacyjna dla budowy Lidla. I tutaj wspomnę o panu Mirosławie Chmielewskim, który zabierał głos na początku tej dyskusji, że właśnie wówczas był członkiem zarządu powiatu odpowiedzialnym za taką opinię komunikacyjną i wydał tę opinię negatywną. Mówię o tym dlatego, że ta opinia wówczas mówiła o tym, odmowa wydania opinii komunikacyjnej dla Lidla mówiła o tym, że zostaje ona odroczona do czasu zakończenia postępowania u Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. I jesteśmy w takiej sytuacji, że to postępowanie zostało zakończone, ale jest jeszcze tryb odwoławczy i decyzja nie jest prawomocna. Gdyby pan starosta skorzystał z tej właśnie sytuacji, która była podstawą do odmowy wydania opinii komunikacyjnej, nie byłoby problemu i pewnie byłoby panu staroście łatwiej działać. Nie musiałby się dzisiaj tłumaczyć, dlaczego to pozwolenie na budowę wydał, bo zwyczajnie LIT nie przeszedłby wcześniejszego etapu, czyli nie uzyskał do opinii komunikacyjnej. A to i jeszcze jedna kwestia, którą chciałam poruszyć, czyli wyjaśnienia, które składała pani naczelnik Wanda Ilska, ale na prośbę pana starosty i pan starosta to potwierdzał, że konserwator nie wydał decyzji dotyczącej zabytku, tak? W tej chwili jest w historii zabytków i była nam przekazana tu dzisiaj informacja, że inaczej ten wpis, inaczej konserwator się odniósł w stosunku do Alei Marii Dąbrowskiej, bo o tym była mowa, nie wydając decyzję zakazującą podejmowanie działań w obrębie zabytku. Natomiast inaczej odniósł się do terenu, na którym ma powstać LIT. Otóż my będziemy dochodzili tutaj też dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej i wtedy będziemy mogli chyba, no myślę, że razem z państwem po prostu mieszkańcami, żebyśmy też mogli ocenić, jakie to były dokumenty, czyli o jakie dokumenty wystąpił LIT i jakie tą tutaj formę przyjął konserwator, bo nie jest to dla mnie jasne, czy konserwator nie wydał decyzji odmawiającej prac w obrębie zabytku, bo część działek pod LIT jest w tej chwili w obrębie zabytku i w zasadzie postępowanie powinno być tożsame. Mówi o tym też artykuł, jeśli się nie mylę, 10a ustawy o zabytkach. Więc to budzi wątpliwości, to pewnie świadczyło, że ta decyzja może być wydana z wadą. Dziękuję bardzo.